Co natomiast jeżeli w momencie, kiedy jesteśmy w kolejnym roku, tak? Kolejny rok po roku słabszego owocowania, czy można nawet powiedzieć słabszego zaplątkowania, to jest rok, w którym liczymy i prawie zawsze mamy dużą liczbę pomków kwiatowych. Ta liczba pomków jest nadmiarowa i bardzo ważne, żeby w takim roku, tak? A dla wielu z Państwa to będzie taki rok, będzie w tym roku, tak? Czyli rok z dużą liczbą pomków kwiatowych. Wiele kwater, zwłaszcza jednego w zeszłym roku, miała niski, nawet bardzo niski. W skrajnych przypadkach praktycznie nie było nawet dowodów na drzewie, na kolorach zwłaszcza. W tym momencie pomków kwiatowych jest bardzo dużo i ważne jest, żeby w tym roku ciąć odpowiednio, to znaczy mocno. Ponieważ w ten sposób po pierwsze będziemy eliminować nadmiar pomków kwiatowych, tak? Usuwając nadmiar gałęzi, które zostawiliśmy zapewne rok wcześniej, ponieważ nam zależało na każdym pomku. W tym roku musimy jakby ten nadmiar usunąć. W ten sposób obniżamy, można powiedzieć, prąd w tym roku, ale i tak on będzie, jak spodziewamy się, że będzie bardzo wysoki, ale jednocześnie wpływamy na zwiększenie liczby pomków kwiatowych na rok kolejny poprzez odmłodzenie korony. Także w takim roku pozbywamy się, można powiedzieć, tego nadmiaru gałęzi, który zostawiliśmy w zeszłym roku. Proszę zwrócić uwagę, jakby ta korona, można powiedzieć, że nie zawiera takich typowych gałęzi, które byśmy chcieli usunąć, zbyt grube czy wyrastające pod zbyt ostrym kątem. One wszystkie wyglądają na gałęzie generatywne. I to jest, można powiedzieć, często popełniany błąd, że jakby szkoda jest sobie korony, takich gałęzi, więc ich nie usuwa. Natomiast to odpowiednie cięcie polega na tym, że w roku, kiedy pomków kwiatowych mamy bardzo dużo, żeby się nadmiaru takich gałęzi pozbyć, ponieważ w każdym z miejsc, w którym w tym momencie wytniemy na czop, to jest bardzo ważne, mamy szansę, że na przyszły rok wyrośnie nowy pęd, a ten pęd będzie zakończony pomkiem kwiatowym, tak? I będziemy mieli, można powiedzieć, pewny pomk kwiatowy na przyszły rok. Czyli usuwamy nadmiar gałęzi, nie mam na myśli całej gałęzi, usuwamy na czoło. Natomiast jakby kolejna rzecz, którą należy zrobić, to wykonać cięcie na klip gałązek powyżej dolnego piętra. No, przez cięcie na klip, myślę, że większość z Państwa ten termin jakby ma opanowany, tak? Ale cięcie na klip to jest generalnie skracanie jednorocznego przyrostu, czyli jednorocznego przedłużenia konaru, czy gałęzi, czy przewodnika, tak? W tym przypadku mówimy o gałązkach powyżej dolnego piętra. Skracamy ją na klip. Skracamy ją na klip. Przypominam, że cały czas mówimy o tej grupie odmian z tendencją do przemności owocowania, bo dla nas to będą najczęściej albo Jona Goldy, albo Ligu, tak? W tej grupie odmian gałązki te skracamy na klik tylko w roku, w którym mamy właśnie dużą liczbę pomków kwiatowych. Jak to działa? Dlaczego należy to zrobić, mimo że pewnie wiele osób sobie pomyśli, że to jest jakby dodatkowa praca, którą trzeba włożyć, tak? Jeżeli, szkoda, że nie mogę to pokazać, strzałka pokazuje przycięcie takiej gałązki na klik jeszcze w roku poprzednim. Tak? To spowodowało, że powstały nam dodatkowe pomki kwiatowe, tak? Te zaznaczone kółeczkami. Jak mamy pomk kwiatowy na dwuletnim fragmencie gałązki i mamy strzałkę, która też wyrasta właśnie z tego dwuletniego fragmentu gałązki. I to jest reakcja na przecięcie na klip. Czyli my, pozbywając się jednego pomka kwiatowego na końcu tego jednorocznego pędu, ale w roku, w którym tych pomków kwiatowych i tak mamy nadmiar, tworzymy dwa
albo trzy dodatkowe, silne pompki kwiatowe na rok przyszły, a trzeba pamiętać, że w kolejnych noworodku to będzie rok, który tych pompki kwiatowych będzie mniej, więc każdy pomp się będzie liczył. Dlatego przycinanie na klip tych gałązek powyżej dolnego piętra należy w przypadku tej grupy odmian wykonać, można powiedzieć, co drugi rok. Wtedy, kiedy mamy generalnie, wtedy, kiedy pompów kwiatowych mamy dużo. To jest jakby też kolejny przykład. Strzałka pokazuje przycięcie na klipie w roku poprzednim. Półkami mamy zaznaczoną reakcję. Reakcję w postaci wyrastających strzałek czy krótkopędów, które są zakończone pompkami kwiatowymi. Tak? Czyli usuwamy jeden pomp kwiatowy, zyskujemy 2-3 na kolejny rok, które na rok, w którym one będą nam szczególnie potrzebne. I oczywiście w tym roku, w którym mamy dużą liczbę pompów kwiatowych, wykonujemy również te wszystkie czynności, które opisywałem, jakby dla roku zmniejszymy liczbę pompów kwiatowych, tak? Czyli na klip, skracamy przewodnik, skracamy gałęzie w dolnym piętrze. To wszystko również wykonujemy, tak? Ale dodatkowo usuwamy większą liczbę gałęzi, dodatkowo robimy to przejście na klip, które teraz pokazuję. I w ten sposób możemy sobie wyrównywać poziom owocowania, mimo że przez cały czas będzie taka sytuacja, że będzie jeden rok z trochę mniejszą ilością